Cześć. Witam w odcinku poświęconym relacjom świadków na Dębowej hadce. Część z nich pochodzi od słuchaczy z naszego kraju, a część z USA. Relacja numer jeden. No dobra, może też coś opowiem. Nie wiem po co to piszę, ale niech będzie. Mieszkam na wsi i jak byłem mały, to wraz z rówieśnikami z okolicy mieliśmy ciekawą subkulturę plemienną. Czyli po prostu bawiliśmy się w osady i wioski, w których każdy chłopak do którejś należał. Nasze osady czy też bazy były rozmieszczone w różnych dzikich miejscach. Pomiędzy osadami były jakieś tam relacje czyli polityka, handel itd. Pewnego dnia przydarzyła mi się pewna rzecz, i co ciekawe, mojemu koledze też przydarzyło się coś ciekawego. Raz mój kolega wrócił ze zwiadu przerażony i powiedział, że coś niewidzialnego złapało go za nogę i trzymało. Nie wiem, czy to zmyślił, czy nie. Wiem natomiast, że wyglądał na przerażonego i raczej nie żartował, biorąc pod uwagę fakt, że nie mógł złapać oddechu przez jakiś czas po przybiegnięciu do obozu. Więcej natomiast mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Poszedłem kiedyś sam w miejsce naszej bazy. Ta zabawa to był taki roleplay i chciałem napisać jakieś magiczne zwoje na kartce, które potem miały nam posłużyć do zabawy. Po dojściu do bazy, zacząłem pisać i poczułem się jakoś dziwnie. Zerknąłem za palisady na sąsiednie zaorane pola i zobaczyłem dwa tańczące ze sobą Das Samo to zjawisko nie było dla mnie czymś dziwnym. Dziwne natomiast było to, że zaraz po tym gałęzie wokół mnie zaczęły się łamać jakby coś biegało wokół obozu. Poczułem olbrzymi strach i zacząłem uciekać stamtąd najszybciej, jak potrafię. Wierzcie lub nie, ale kiedy uciekałem, to słyszałem za sobą kroki i sapanie jakiejś niezwykle ciężkiej istoty, a kiedy przedzierałem się przez gałęzie, słyszałem odgłosy ich chłamania za sobą. Wybiegłem z lasu i była ta moja mama i sąsiadka. Obie widziały jak jakieś zniekształcenie w powietrzu odbiło się od czegoś i zmieniło kierunek, wracając z powrotem do lasu. Ja też odwróciłem się i widziałem, jak znika w krzakach. Nie wiem, co to było i czy da się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. W każdym razie nie poszedłem już do bazy sam przez jakiś czas. Być może nie wspominałbym o tym, gdyby jeszcze kilka innych paranormalnych rzeczy, które mi się przydarzyły w dzieciństwie. Mój komentarz do tej historii jest taki, że być może autorowi tej historii cudem udało się nie być bohaterem zaginięcia pasującego do serii Missing 411. Relacja numer 2. W nawiązaniu do prośby o opisanie mojego zdarzenia, o którym wspomniałem w komentarzach pod jednym z filmów, doszło do niego w okresie wakacji latem 1986 roku pod warszawskim lesie w okolicy starej miłosny, wtedy niewielkiej podwarszawskiej miejscowości na dobrą sprawę będącej wsią, obecnie zaś będącej częścią stolicy. Na początek, by mniej więcej przybliżyć kwestię, gdzie to się działo, proszę poszukać satelitarnej mapy mojej okolicy. Wystarczy wpisać stara miłosna Warszawa, ulica Gościniec. I patrząc na mapę, widać całkiem sporo kompleksów leśnych. Trzeba jednak pamiętać, że przed laty okolica wyglądała zupełnie inaczej, zaś w miejscu 95% obecnej zabudowy to były pola, nieużytki bądź działki, zaś nieliczna zabudowa była dość rozproszona. Jeden z lasów, ciągnący się mniej więcej od mojego domu do Międzylesia. I biegnący w kierunku otwocka, był miejscem opisywanego zdarzenia. Wbrew pozorom, lasy te, mimo że wyglądają na zwarty kompleks, do końca takim nie były, gdyż co jakiś czas przecinały je asfaltowe bądź polne drogi. Ponadto było sporo ścieżek, przecinek i tak dalej. Zaś idąc w jednym kierunku cały czas prosto. Zawsze doszło się albo do jakiejś drogi bądź ulicy, przy której były zabudowania, bądź też jakiejś mniejszej bądź większej miejscowości, lub bezpośrednio do Warszawy. Słowem, na dobrą sprawę, w promieniu kilku kilometrów zawsze można było znaleźć cywilizację i teren praktycznie uniemożliwiał stracenie orientacji. Dodatkowo przez omawiany las biegła stara, obecnie nieistniejąca droga. Która prowadziła do mojej miejscowości, do Międzylesia, i kończyła się mniej więcej w okolicach Centrum Zdrowia Dziecka. Była to stara, dość szeroka droga, długości 3,5 do 4,5 km, praktycznie w całości prowadząca przez las, która co prawda po wojnie została rozebrana przez miejscowych, gdyż była zrobiona z cegły klingierowej, jednak nadal teren po niej był utwardzony i na tyle szeroki że bez problemu można było przejechać furmanką bądź samochodem. Obecnie droga ta niestety już nie istnieje. Po tym nieco przydługim wstępie czas przejść do opisu zdarzenia. Latem 1986 roku miałem 9 lat. Sąsiadka pochwaliła się jagodami, które zebrała w opisywanym lesie, więc moja mama następnego dnia wpadła na pomysł pójścia na jagody tam, gdzie wcześniej zbierała je sąsiadka, i według której nadal było co zbierać. Niestety, dokładnej daty nie pamiętam, ale wyszliśmy z mamą z domu o 9:30. Spojrzałem na zegar w pokoju. Zegarków ze sobą nie zabraliśmy. W latach 80. zegarki były dobrem, dość luksusowym, i po prostu na takie wypady raczej się ich nie zabierało, bojąc się je zniszczyć. Plan był następujący: idziemy od mojego domu jakieś 100 metrów w kierunku lasu, potem kilkaset metrów wzdłuż niego, i dalej po dotarciu do opisywanej wcześniej drogi wchodzimy do lasu i idąc nią zbieramy jagody. Słowem, taki dłuższy spacer połączony ze zbieraniem jagód bez przysłowiowego łażenia po krzakach. Pogoda piękna, letnie, gorące, słoneczne przedpołudnie. Mama zakładała, że bez problemu wszystko skończymy do 12.30-13. Co ciekawe, mimo że okolice jak najbardziej znaliśmy, kto w tamtym czasie mieszkał praktycznie w na wsi, wie o co chodzi. Po pierwsze, mimo pełni lata, las obok którego szliśmy był w moim odczuciu niezbyt przyjazny. O co chodzi? Po pierwsze odczuwałem zbyt intensywną woń wilgoci i rozkładu, jak na lata i okres, gdy praktycznie od dłuższego czasu nie było burzy czy większych opadów. Po drugie coś było nie tak, gdyż będąc na granicy kilka metrów od jego krawędzi, po kilku metrach nie wiedziałem co znajduje się w jego głębi. Dodatkowo mimo że wiedzieliśmy, w którym mniej więcej miejscu znajduje się opisywana wcześniej droga, to przez dłuższy czas nie mogliśmy jej znaleźć. Z drugiej strony mamy, jakby coś ciągnęło, aby ją odnaleźć. Ostatecznie to się udało. Po kilkudziesięciu metrach znaleźliśmy pierwsze jagody, mniej więcej półmetalowego kubka. Po czym idąc dalej zaczęło się robić dziwnie. Po pierwsze, moją uwagę zwróciła nienaturalna cisza. Po prostu, nawet w bezwietrzny, w słoneczny dzień, mimo braku odgłosów ptaków, Las żyje i jakieś dźwięki słychać. Tu jakieś odgłosy, co prawda były, ale przytłumione. Do czego bym to porównał? Do znajdowania się w, pod dużym kloszem, gdzie co prawda dźwięki dochodzą, ale jakby za jakiejś zasłony. Ciężko mi to opisać, ale mniej więcej wiadomo o co chodzi. Po drugie, jak wcześniej wspomniałem, droga była dość szeroka. Ponadto większe drzewa nie rosły bezpośrednio przy jej krawędzi, więc teoretycznie nic nie powinno zasłaniać nieba i słońca. Jednak im dalej szliśmy, tym mniej było słońca, jakie do nas docierało, które powinno padać chociażby na górne partie drzew czy środek opisywanej drogi. Co ciekawe, wtedy powiedziałem mamie: Nie powinno nas tu być, i zacząłem twierdzić, że wyprawa po te nieszczęsne jagody nie jest najlepszym pomysłem. Co ciekawe, mama zbyła moje obiekcje i podjęła decyzję, aby iść dalej. Teraz tak, po dłuższym czasie zwracając uwagę, czy po bokach drogi są jagody, które miały być i ich nie było, zauważyłem, że patrząc na wprost w oddali, tak jak prowadziła droga, widoczność jest normalna i jest na nie takie jak powinno być w letnie słoneczne przedpołudnie. Patrząc na boki drogi, po około 5 metrach drzewa i krzaki jakby się rozmazywały. Nie miałem wtedy żadnych problemów ze wzrokiem, ale nie mogłem wyraźnie dostrzec ich szczegółów. Zaś powyżej tej odległości las był po prostu czarny, jakby był owitym rokiem. Co ciekawe, gdy spojrzałem w górę, niebo było dziwne. Do czego zmierzam? Jak już wspomniałem, w oddali, jakieś 70-100 metrów przed nami, Widać było normalne słońce, natomiast nad nami coś je tłumiło. Porównałbym to mniej więcej do tego, jak wygląda świat, gdy w pogodny dzień mamy zaćmienie słońca. Czyli niby jest, ale jest mroczne. Teraz tak, pamiętam, że mama była zaniepokojona, gdy powiedziałem, że wystarczy się odwrócić. Gdyż, mimo że szliśmy, mieliśmy wrażenie, że praktycznie stoimy w miejscu. Zostałem porządnie ochrzaniony. Co ciekawe, padło również zdanie: nie odwracaj się. Oczywiście szybko się odwróciłem. I, po pierwsze, patrząc w kierunku, z którego weszliśmy do lasu, dostrzegłem co prawda początek drogi i okolice przed lasem, jednak tak jakby za jakiejś zasłony. Wyglądała, jakby słońce oświetlało ją tak jak miejsce, w którym byliśmy. Po drugie, jakieś 2-3 metry po mojej prawej stronie. Gdy się odwróciłem, patrząc w kierunku skąd weszliśmy, przez drzewa prześwitywało normalne słońce. Po trzecie, od miejsca skąd weszliśmy do lasu do miejsca, w którym staliśmy, było jakieś 70-90 metrów. Na dobrą sprawę, za cholerę nie zgadzało się to z moim odczuciem, że przez ten czas powinniśmy przejść dalej, zwłaszcza, że nie widząc jagód praktycznie się nie zatrzymywaliśmy. Co ciekawe, mama nawet nie myślała, żeby zawrócić. Szliśmy więc dalej, mimo że moim zdaniem okolica praktycznie się nie zmieniła. Słońce w oddali, które oświetlało drogę, nie przybliżało się, zaś na moją propozycję, by po prostu w pewnym momencie skręcić w leśną ścieżkę, która nas gdzieś na pewno poprowadzi, zostałem po raz kolejny obsztorcowany. W końcu skręciłem w las nieco dalej, przeszedłem jakieś 2-3 metry, zawróciłem i zostałem porządnie ochrzaniony. Matce puszczały nerwy, była dość zdenerwowana i w końcu jakoś doszliśmy do pewnego dość charakterystycznego miejsca, gdzie droga się rozwidlała przy słupie trafo. Co ciekawe w tym miejscu pogoda zaczęła się zmieniać, pojawiło się normalne słońce i ostatecznie została podjęta decyzja o powrocie do domu. Tym razem wszystko przebiegło normalnie. Po wejściu do domu spojrzałem na zegar i była 14:45. Ogólnie, jak później udało się ustalić, przeszliśmy mniej więcej jakieś 1,5 km w każdą stronę w tym lesie, co wraz z dojściem do niego i późniejszym powrotem dałoby jakieś 4,5-5 km. Spokojnie, idąc w spacerowym tempie przez 5 godzin, jakie zajęła opisywana wyprawa, można było przejść dwukrotnie większy dystans, zwłaszcza, że praktycznie nie odpoczywaliśmy. Lekko licząc, gdy kilkukrotnie rozgryzałem opisywane zdarzenie oraz to, co z niego pamiętam, brakuje mi półtora do dwóch godzin czasu. Co ciekawe, parę tygodni później, mniej więcej około 22:30, coś obudziło mnie, gdy spałem i patrząc w okno, które wychodziło na opisywany las. Dostrzegłem nad nim na tle ciemnego nieba szybko przesuwający się obiekt, którego wygląd porównałbym do piłki do ragby. Cały obiekt był jakby podświetlony, bądź emanował białe światło, porównywalny do tego, które dziś emitują bardzo mocne jasne ledy. Wrzasnąłem do mamy: "Zobacz, UFO!". Jednak zanim się obudziła i włożyła okulary, obiektu już nie było widać. Gdyż w oknie dosłownie pojawił się na jedną, dwie sekundy. I w momencie, gdy skończyłem zdanie, zniknął z pola widzenia. Na pewno nie był to wojskowy lub cywilny samolot, bądź śmigłowiec, zwłaszcza że w mojej okolicy w tamtym czasie sporo ich latało, zaś sam interesowałem się lotnictwem. Oczywiście zostałem okrzeniony, że ją obudziłem i pewnie albo coś mi się śniło, albo przywidziało. Poszedłem spać dalej, jednak rano mama opowiedziała mi, że około 1.30 w nocy coś ją obudziło i zaobserwowała identyczny obiekt w takich samych okolicznościach. Później wypytywała paru sąsiadów, czy również widzieli to co my, ale niestety nie uzyskała potwierdzenia. Mam nadzieję, że opis zdarzenia z lata 1986 roku. W czymś pomógł, i w razie czego proszę śmiało pytać o dalsze szczegóły, choć nie jest to jedyne ciekawe zdarzenie, którego byłem świadkiem w mojej okolicy i w moim ogrodzie. W ramach pewnego uzupełnienia informacji zawartych we wcześniejszym opisie sytuacji z lata 1986 roku, praktycznie zaraz po tym zdarzeniu, próbowałem podpytać mamę, czy miała podobną sytuację. Zmieszana odpowiedziała, że tak. Było to albo pod sam koniec lat 40. lub w pierwszej połowie lat 50., gdy była nastolatką. Mama jest rocznik 1936. I na dłuższy czas zgubiła się w lesie ze swoją starszą siostrą. Nic, niestety, więcej nie udało mi się dowiedzieć, zaś w chwili obecnej, raczej ze względu na wiek, już nie ustale co wtedy zaszło. Choć mama jest nadal kontaktowa. Las był podobny, jak z wcześniejszego opisu. Czyli nie można było się w nim zgubić. Jednak obstawiam, że mogło dojść do analogicznej sytuacji jak w 1986 roku. Inna sprawa, że moja mama delikatnie mówiąc stara się nie poruszać pewnych tematów i o takich rzeczach u mnie w domu się nie rozmawia, choć bodajże sam pamiętam, że uczestniczyła w dwóch dziwnych zdarzeniach z lat 80. i 90. Pozdrawiam. W tej historii widzimy korelację z niektórymi sprawami z USA, gdzie ofiarami są zbieracze jagód, malin czy jeżyn. Czy opowieści te to tylko wyobraźnia małych dzieci? Obaj panowie byli w podobnym wieku, gdy przydarzyło im się to, co opisali. Czy też mogło lub stało im się coś bardziej osobliwego? Jak widać, takie wydarzenia nie są domeną jedynie USA lub Kanady. Jeśli macie podobne historie i chcecie się nimi podzielić, zawsze możecie podesłać je na maila dębowa.hotmail.com. Przejdźmy teraz do relacji z USA. W odcinku numer 14 omawiałem sprawę zaginięcia Dale'a Sterlinga w Mesa Verde National Park. Na jednym z forum jego siostra, Mercy Sterling. Umieściła post z zapytaniem, czy ktoś jeszcze miał jakieś dziwne doświadczenia. Missing411 w Twoim pytaniu przykuło moją uwagę, ponieważ jestem dość zaznajomiona z Davidem Polydysem i jego pracą dotyczącą zaginionych ludzi. Jest to zadziwiające, gdy się w to zagłębisz, a całe doświadczenie z Missing411 wydarzyło się również w moim życiu. Napisałam o tajemniczym zaginięciu mojego brata w parku narodowym Mesa Verde w Colorado 9 czerwca 2013 roku. Szczerze mówiąc, to wszystko, co można powiedzieć. Poszedł na wycieczkę i nigdy nie wrócił. Rozpoczęły się masowe poszukiwania. Wszystko okazało się bezskuteczne. Nigdy nie znaleziono po nim żadnego śladu. Jedyną rzeczą wskazującą na to, że w ogóle był w okolicy. Był pojedynczy ping z jego telefonu komórkowego. Trwało to sekundę. Podejrzewano, że upadł lub upuścił telefon, powodując jego włączenie na krótką chwilę, ale nie wykonano z niego żadnego połączenia. David Blidys opisał sprawę jego zaginięcia w swojej książce Devil in the Details. Miałam kilka dziwnych doświadczeń, kiedy byłam sama w lesie. Za pierwszym razem, gdy mi się to przytrafiło, Miałam zaledwie 11 lat. Bawiłam się w sosnowym lesie za naszym domem, gdy nagle zdałam sobie sprawę, że wszystkie odgłosy ptaków i owadów ucichły. Słyszałam tylko wiatr szumiący w drzewach. Przez kilka chwil siedziałam cicho, zdezorientowana, wmawiając sobie, że wszystko jest w porządku. Ale uczucie strachu i tego, że zaraz stanie się coś złego. Nie ustępowało i dosłownie wybiegłam z lasu, jakby gonił mnie jakiś potwór. Moi bracia dokuczali mi, ale nigdy więcej nie wróciłam do tego lasu. Z biegiem lat moja pamięć o tym incydencie znikała, aż pewnego dnia, wiele lat później, w innym stanie, doznałam tego samego przerażającego uczucia, gdy byłam na pastwisku, ścinając jagody ostrokrzewu do dekoracji świątecznych. Byłam zajęta przycinaniem, a potem z jakiegoś powodu zauważyłam, jak cicho się zrobiło. Słyszałam tylko głośne brzęczenie w uszach. Było inaczej niż za pierwszym razem, ale przypomniało mi się tamto popołudnie w sosnowym lesie w Georgii. Stałam tam przerażona do granic możliwości, i co? Nie było żadnego widocznego zagrożenia, a jednak strach był tak realny. Jakby wokół mnie znajdowało się stado najstraszliwszych potworów, ale coś kazało mi zachować spokój i iść, a nie uciekać. Z sercem walącym w piersi, szybkim krokiem udałam się na skraj pastwiska, ciągnąc za sobą wóz pełen sadzonek ostrokrzewu. Gdy dotarłam do skraju pastwiska, musiałam jeszcze przejść przez kolejne, by wrócić do domu, i na tym drugim pastwisku zaczęłam biec. Ciągnąc za sobą wózek. Zatrzymałam się dopiero, gdy minęłam dom brata i znalazłam się w pobliżu domu rodziców. Brzęczenie w uszach ustąpiło, a w domu wszystko wróciło do normy. Żadnego paraliżującego strachu, mnóstwo śpiewu ptaków i cykanie świerszczy. Nie wiem, co mnie wtedy tak wystraszyło. Wiele razy byłam sama w dziczy i tylko dwa razy ogarnęło mnie to paniczne uczucie strachu. Innym razem wydarzyło się coś podobnego, ale nie byłam już tak przerażona jak za pierwszym razem. Wybrałam się na wędrówkę szlakiem petroglifów w Mesa Verde w rocznicę zniknięcia mojego brata. Zniknął podczas wędrówki tym szlakiem lub szlakiem Spruce Tree House. Zauważyłam, że kiedy samotnie wędrowałam po nierównym szlaku biegnącym w górę, było strasznie cicho. Nie słyszałam żadnego hałasu poza szumem wiatru. Zauważyłam brak śpiewu ptaków. Przeszłam obok miejsca na szlaku, które mocno śmierdziało kocim moczem, bardzo mocno. Wiedziałam, że w górach są wszelkiego rodzaju dzikie zwierzęta, zwłaszcza dzikie koty i niedźwiedzie. Włosy na karku stanęły mi dęba i poczułam wkradający się strach, gdy stałam cicho i rozglądałam się po otaczających mnie krzakach i skałach. Dziki kot z łatwością mógł się ukryć i mnie zaatakować. Ruszyłam szybkim krokiem w górę szlaku, ale uczucie strachu nie ustępowało. Udało mi się bezpiecznie opuścić góry i ten jeden raz mi wystarczył. Nie mam ochoty tam wracać. Nie wybieram się już na samotne wyprawy w dzicz. Do trzech razy sztuka i musiałam przestać czytać książki Missing411, ponieważ zaczęły mnie męczyć. Przypadek za przypadkiem ludzi, którzy zniknęli w tajemniczy sposób, a mój brat był jednym z nich. Po pewnym czasie to wszystko mnie po prostu przytłoczyło. Mam nadzieję, że pewnego dnia znajdziemy odpowiedź na tę zagadkę, i jestem zdeterminowana, aby nigdy nie stać się kolejnym wpisem w tego typu statystykach. Post edytowany 23 września 2020 roku: Mój brat został odnaleziony. Znaleziono go na dnie kanionu około 8 km od miejsca, w którym widziano go po raz ostatni. Turysta, który zwiedzał Park Narodowy i był poza szlakiem, odkrył szczątki szkieletu i szukał dowodu tożsamości. Znalazł portfel zawierający prawo jazdy z Teksasu, kartę ubezpieczenia i kartę kredytową wszystko na nazwisko mojego brata. Koroner powiedział, że wyglądało na to, że usiadł pod drzewem i tam zmarł. Żadnych śladów obrażeń, żadnych złamanych kości, żadnych urazów głowy, nigdy nie dowiemy się na pewno jak umarł. Jego szczątki były nienaruszone, a na jego kościach wciąż znajdowało się ubranie, nawet buty. Miał przy sobie papierosy i zapalniczkę, a także sprawny telefon komórkowy. W końcu zabierzemy go do domu, aby pochować jego szczątki na jego posesji pod wielkim dębem, gdzie zawsze mówił, że chce być pochowany. Koniec jego historii przynosi więcej pytań niż odpowiedzi, ale te będą musiały zaczekać, aż skończę opłakiwać śmierć mojego ukochanego brata. Pod spodem była odpowiedź od mężczyzny z Australii. Tak. Mieszkam w Australii. Byłem z grupą przyjaciół i chodziliśmy po buszu. Tak się złożyło, że wybraliśmy się do Parku Narodowego, do którego prowadzi ścieżka odchodząca od ulicy należącej do zamieszkałego osiedla domków jednorodzinnych. Wszystko wydawało się w porządku do około godziny. Miałem złe przeczucia i chciałem stamtąd odejść. Cały burz ucichł poza odgłosami skał spadających z górnej półki nad nami. Drzewa stały się klaustrofobiczne w swojej bliskości, a mój pies, który nigdy niczego się nie bał i nigdy nie warczał, schował ogon między nogami i zaczął warczeć i skomleć, patrując się w klif. Wciąż nic nie słyszeliśmy: żadnych ptaków, żadnych samochodów, nic. W momencie, gdy wyszliśmy z buszu, zrobiło się tak, jakby ktoś ponownie włączył dźwięk na świecie. Były ptaki, mężczyzna kosił trawnik, słyszeliśmy piły łańcuchowe z placu budowy znajdującego się tuż za buszem, samochody, dzieci, wszystko. To wciąż jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek mi się przytrafiły. 20 lat później wciąż mnie to przeraża. Z Australii pochodzi wiele historii o tajemniczych zaginięciach ludzi czy też relacji o spotkaniach z Yowie, czyli tamtejszym Bigfootem. W niektórych relacjach, podobnie jak w USA, pojawiają się opowieści o tym, że ofiara została odnaleziona przez osobę, która zaginionego czy też zaginionej nie znała i nie wiedziała nawet o prowadzonej akcji poszukiwawczej, a której to przyśniło się, gdzie takiego zaginionego czy też zaginionej szukać. Dochodzimy tu do bardzo ciekawej historii, a mianowicie książki Piknik pod wiszącą skałą napisanej przez John Lindsay w 1967 roku. W 1975 roku nakręcono jej pierwszą filmową adaptację. W skrócie opowiada ona o tym, że w Appleyard College prywatnej szkole z internatem dla dziewcząt z wyższych klas, która znajduje się w pobliżu Mount Macedon w prowincji Victoria, planowany jest piknik dla uczennic pod nadzorem pani Appleyard, czyli dyrektorki szkoły. Piknik obejmuje jednodniową wycieczkę do wiszącej skały w dniu Świętego Walentego w 1900 roku. Jedna z uczennic, Sara, ma pięku z panią Appleyard i nie może jechać. Jej bliska przyjaciółka Miranda jedzie bez niej. Po przybyciu na miejsce uczennice relaksują się i jedzą lunch. Następnie Miranda idzie wspinać się na monolit z koleżankami z klasy Edith, Irmą i Marion, mimo że jej tego zabroniono. Nauczycielka matematyki Greta McCrow, podąża za nimi osobno. Miranda, Marion i Irma Wspinają się jeszcze wyżej w stanie przypominającym trans, podczas gdy Idit ucieka w przerażeniu. Wraca do reszty klasy w histerii, zdezorientowana i nie pamięta, co się stało. Panna Macro również zniknęła. Idit widziała ją jednak, jak wchodziła na skałę w samej bieliźnie. Wszyscy uczestnicy pikniku wyruszają na poszukiwania trzech dziewcząt i ich nauczycielki ale nie udaje im się ich odnaleźć. Zaginięcia wywołują wiele lokalnych obaw i międzynarodową sensację. Kilka akcji poszukiwawczych w terenie, gdzie zorganizowano piknik, a także obszaru otaczającego samą skałę, nie przynosi żadnych śladów ani punktów zaczepienia. W międzyczasie studenci, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także członkowie społeczności zmagają się z zagadkowymi wydarzeniami. Mike Fitzhubert, Anglik, który był na pikniku tego samego dnia, wyrusza na prywatne poszukiwania skały i odkrywa Irmę, nieprzytomną i na skraju śmierci. Kiedy nie wraca z poszukiwań, zostaje znaleziony przez dwóch mężczyzn w niewyjaśnionym oszałamieniu siedząc na skale z Irmą. Zaniepokojeni rodzice zaczynają zabierać swoje córki z prestiżowego koledżu. Co automatycznie skłania różnych pracowników do odejścia. Podczas gdy w koledżu panuje chaos, Sara znika i nikt nie wie, gdzie się znajduje. Dziewczyna zostaje odnaleziona kilka dni później, bezpośrednio pod szkolną wieżą. Jej głowa jest zmiażdżona i ciężko było zidentyfikować zwłoki. Podejrzewa się, że popełniła samobójstwo. Po tych wszystkich wydarzeniach dyrektorka szkoły, pani Appleyard, w rozpaczy zabija się, skacząc ze szczytu wiszącej skały. W pseudohistorycznym zakończeniu, rzekomo zaczerpniętym z artykułu prasowego z Melbourne w 1913 roku, napisano, że zarówno college, jak i posterunek policji w Wood End, gdzie przechowywano dokumentację śledztwa zostały zniszczone przez pożar latem 1901 roku. W 1903 roku łowcy królików natknęli się na kawałek materiału na skale, który prawdopodobnie był częścią stroju panny Grety McCraw, ale ani ona, ani dziewczynki nigdy nie zostały odnalezione. Po pierwsze, cała ta fabuła nawiązuje do serii Missing 411 w bardzo wielu elementach. W 1967 roku jednak pojęcie to w ogóle nie istniało, a Polaides miał wtedy 11 lat. Lindsay twierdziła, że napisała powieść w ciągu dwóch tygodni w swoim domu w Melbury Hill w Baxter na półwyspie Mornington w Wiktorii po kolejnych snach o opisywanych wydarzeniach. Ciekawe, czy te wszystkie wydarzenia autorce po prostu się przyśniły, czy też każdy z nich było opisywane w przeszłości w lokalnych gazetach, a autorka zrobiła z tych wszystkich artykułów bardzo udany miks. Przejdźmy teraz do kolejnych relacji, które zostały dodane jako post do wątku o Deylusterlingu i Missing411. Relacja numer 4 Widziałem stworzenie podobne do Predatora w Blackwater National Wildlife Refuge w hrabstwie Dorchester w stanie Maryland. Myślałem, że to duch, dopóki nie obejrzałem Missing 411 The Hunted. Znam również dwie osoby, które zniknęły na tym terenie w niewyjaśnionych okolicznościach. Oba te przypadki miały miejsce w odizolowanych leśnych enklawach. Jedna z tych osób była myśliwym, który tego dnia sprawdzał pułapki, a drugą osobą była kobieta, która wieszała pranie. Ten, który sprawdzał pułapki, był bratem mojego dziadka. Całe życie mieszkał i polował w tym lesie. Miał 193 cm wzrostu i był potężnie zbudowany. Za oba zaginięcia obwiniano ruchome piaski, jednak ciężko w to uwierzyć. Kobieta, która wieszała pranie, była widziana przez swoją rodzinę, gdy to robiła, a później już jej nie było. W okolicy jej domu nie było ruchomych piasków. Poza tym każdy z nas jako dziecko jest uczony, że trzeba na to bardzo uważać, więc w przypadku brata mojego dziadka również bardzo trudno uwierzyć, że człowiek, który mieszkał i polował w tym lesie całe życie, nagle zniknął akurat z tego powodu. Relacja numer 5 nigdy nie byłem w lesie na tyle głęboko, by się zgubić. Te, w których byłem, zwykle znajdowały się na wzgórzach lub górach. Nie trzeba się zgubić, żeby mieć dziwne doświadczenia. Minęło wiele, wiele lat, odkąd byłem w lesie. Dorastałem w Los Angeles National Forest. Gdy tylko wyjedziesz za Los Angeles, teren szybko zmienia się w pokryte lasem góry. Jako nastolatek chodziłem po tym terenie w górę i w dół, próbując znaleźć miejsce, w którym jedynymi śladami, jakie widziałem, były moje własne. To był mój cel znaleźć jakąś dolinę, po której nie stąpał nigdy żaden człowiek. Wspinałem się więc od szczytu do szczytu, zarówno w dzień, jak i w nocy. Najstraszniejsze doświadczenie, jakie pamiętam, miało miejsce, gdy pewnej nocy wracałem do siebie z domu mojej dziewczyny. Mieszkała w mieście po drugiej stronie góry. Była to dość długa wędrówka, tam i z powrotem, ale byłem młody, nabuzowany hormonami, pełen wigoru i energii. Wiosną roztopy zmieniały niektóre zagłębienia w koryta strumieni, natomiast jesienią były suche i kamieniste. Niebo zazwyczaj było bezchmurne, więc ścieżkę oświetlał księżyc i gwieździste niebo. Zbliżała się zima. Nocą temperatura spadała poniżej zera. Nie było wiatru, a odgłosy moich kroków odbijały się echem od skalistych zboczy. Opuściłem mieszkanie mojej dziewczyny po tym, jak zasnęła, dużo później, niż zamierzałem. Było między północą a pierwszą w nocy. Szedłem u podnóża góry w suchym korycie strumienia, kiedy zobaczyłem iskierkę światła gwiazd na linii drzew. Obserwowało mnie jakieś stworzenie, zdradziły go oczy. Gdy szedłem między głazami, słyszałem oprócz swoich także kroki kogoś jeszcze. Brzmiało to tak, jakby ktoś szedł za mną w zaroślach i nie był przy tym zbytnio cichy. Miał chud drapieżnika. Zatrzymałem się i to coś także się zatrzymało. Szedłem dalej, a ono podążało za mną. Potem usłyszałem kolejne kroki, teraz było ich dwóch. Po chwili trzech, a po paru następnych krokach usłyszałem czwartego osobnika. Dwóch w lesie po prawej stronie wyschniętego strumienia i dwóch po lewej. Za każdym razem, gdy się zatrzymywałem, mijała chwila, zanim wszystkie także się zatrzymywały. Ziemia zaczynała pokrywać się lodem i chrupać. Śledziły mnie, powoli się zbliżając. W każdej chwili spodziewałem się, że coś pojawi się przede mną. Zablokuje mi drogę z przodu albo sprawi, że zagoni mnie w miejsce, w którym będą mogli mnie dopaść. Tak więc, nie widząc zbyt wiele poza obszarem oświetlonym światłem księżyca, podniosłem kamień i zatrzymałem się, nasłuchując i próbując zrozumieć, z czym do cholery mam do czynienia. W okolicy nie było wilków. Niedźwiedzie bardzo rzadko schodziły tak nisko i nie zachowywały się w ten sposób. Podejrzewałem kojoty, ale dlaczego miałyby mnie śledzić? Były doniesienia o dzikich psach atakujących konie i owce w dolnych partiach gór, ale nie sądziłem, by zapuszczały się w te rejony. Nie widziałem także żadnych śladów psów w tej okolicy. Szliśmy więc i zatrzymywaliśmy się co jakiś czas, grając w tą dziwną grę. Miałem nadzieję, że uda mi się przynajmniej dostrzec moment ataku i jakoś zasłonić gardło. Przez cały czas wszystkie włosy stały mi dęba, a moje zmysły były tak wyostrzone, że przysięgam, że miałem wrażenie, że razem z lasem stanowimy jedność. Słyszałem każdy powiew wiatru, szelest suchych liści, czułem każdy zapach i tak w pewnym momencie schowałem się za dużym głazem i zacząłem nasłuchiwać, czy dalej za mną idą. Chwilę później chmury zasłoniły niebo i wszystko dookoła pogrążyło się w mroku nocy. Czekałem więc w ciemności na to, co wydarzy się za chwilę. Wszystkie dźwięki dookoła ucichły i słyszałem jedynie swój oddech i bicie serca. Po pewnym czasie niebo zaczęło się rozjaśniać. Mgła ustąpiła i widziałem zamarzniętą rosę na każdej roślinie i drzewie w okolicy. Do domu dotarłem o wschodzie słońca 5 do 6 godzin później niż zamierzałem. Później tego dnia mocno padał śnieg. Nigdy się nie dowiedziałem, co to było. Czasami zastanawiam się, czy była to tylko moja wyobraźnia, ale w jakiś sposób czułem, że cokolwiek to było. I udzieliło pozwolenia, że gdy będę tam znowu, to mogę czuć się bezpiecznie. Szedłem tym szlakiem jeszcze jakieś 100 razy, zarówno w nocy jak i w dzień. Czasem padał śnieg, deszcz, a czasem grad. Szedłem tamtędy nawet, gdy wyschnięte w zimę koryto zmieniało się wiosną w rwący strumień. Nigdy więcej jednak nie miałem żadnych problemów ani przerażających spotkań. Inna historia dotyczy miejsca, w którym mieszkam obecnie, czyli prerii. Nie ma tutaj lasów. Jedyne, co tu rośnie, to trawa, chwasty i rośliny, których nazw po prostu nie znam. Lata temu chodziłem dwa razy dziennie do ogrodzenia na tyłu mojego pola. Jakieś półtora kilometra w jedną stronę. Ta sama ścieżka, ten sam szlak każdego dnia dwa razy dziennie. Poznałem kojota, lisa, pieski preriowe, odwiedzającego borsuka, czasem antylopę lub jelenia. Ale pewnego dnia psy zaczęły się ekscytować dziurą w ziemi. Była to stara dziura dla piesków preriowych, której znajdowały się pajęczyny. Nie była zajęta od ponad roku. Znajdowała się może 5 metrów od mojej ścieżki, ale czułem ją pod stopami. Moje psy podniosły głowy. Warczały i szczekały ze strachem, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Dźwięk wydobywający się z tej dziury nie był warczeniem. Było to niskie, grzmiące dudnienie, przypominające zgrzytanie jakiejś maszyny. Brzmiało to jak warczący silnik, mruczący smok, sto grzechotników i uderzenia w bęben jednocześnie. Cokolwiek to nie było, dźwięk był głośny. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego na łonie natury. W tym momencie część mnie chciała uciekać, a druga część chciała sprawdzić, co to jest. Wygrała ciekawość, więc codziennie przez kolejne trzy dni zatrzymywałem się przy tej dziurze i za każdym razem dochodził z niej ten sam dźwięk. Zaglądałem do środka, spodziewając się zobaczyć jakiegoś demona albo potwora, ale dookoła nie było żadnych śladów. Pajęczyny wciąż wisiały, więc nic tam nie weszło ani nic stamtąd nie wyszło. Nie miałem pojęcia, w którym miejscu znajduje się wejście. Szukałem dookoła, mając nadzieję, że znajdę jakieś ślady, ale niczego nie znalazłem. W końcu przyprowadziłem w to miejsce żonę, żeby powiedziała, co o tym myśli. Gdy tylko razem z nią wróciłem w to miejsce, dźwięku już nie było. Patrzyła na mnie jak na idiotę, i w tym momencie wydawało mi się, że chyba zwariowałem. Będąc w wojsku, byłem sanitariuszem. Podczas ćwiczeń byłem na patrolu ze zwiadowcami. Była to misja w nocy. Byliśmy na punkcie obserwacyjnym na skalistym wzgórzu. Byłem wyczerpany, a przez kilka godzin nie mieliśmy nic do roboty, więc znalazłem ustronne miejsce i poszedłem spać. Było nas tylko czterech. Mimo, że noc była ciemna i znajdowaliśmy się po zaciemnionej stronie wzgórza, pomyślałem, że w razie potrzeby będą mnie dobrze widzieć. Moje buty prawie dotykały innych chłopaków. Byliśmy skuleni, ustawialiśmy sprzęt i kamuflaż. Ponieważ medycy nie znają się na takich rzeczach jak kamuflaż i nie chcieli mojej pomocy, wcisnąłem się w skalną szczelinę. Była na tyle duża, że mogłem rozłożyć ramiona. W sumie przytulne miejsce, więc w nim usnąłem. W pewnym momencie obudziły mnie szepty moich kolegów. Szukali mnie dookoła, zastanawiając się, czy nie spadłem z góry. Próbowali sobie przypomnieć, kiedy widzieli mnie po raz ostatni. Wstałem więc, gdy zaczęli wołać mnie po imieniu. Było bardzo ciemno, a oni byli dosłownie metr lub dwa przede mną. Kiedy się odwróciłem, aby wziąć mój kapelusz, zdałem sobie sprawę, że szczelina, w której spałem, jest bardzo wąska i moje ciało ani sprzęt nie powinny się tam zmieścić. Gdy tylko dałem znać, że jestem tuż obok, ekipa uspokoiła się, a ja chciałem wrócić w to samo miejsce, ale nie mogłem już go znaleźć. Gdy wyszło słońce, również go szukałem, ale po prostu go tam nie było. Jedynie lita skała bez jakichkolwiek wgłębień. Czy bohater tej długiej historii najpierw był śledzony przez jakieś psy w nocy, potem na swoim polu słyszał odgłosy z jakiejś kopalni pod ziemią, a gdy był w wojsku, spał obok swoich kolegów, a ci w mroku nocy po prostu go nie widzieli? Czy też w przynajmniej jednym przypadku przeżył coś niezwykłego? Wiele zaginięć ludzi z serii Missing for One One ma miejsce na obszarach pokrytych granitowymi lub bazaltowymi skałami i głazami. Często zdarza się tak, iż grupa idzie przez jakieś rumowisko i jedna z osób lub dziecko skręca za skałę i znika. Nierzadko słyszymy wtedy opinie typu, góra go pochłonęła lub połknęła. Istnieje bardzo wiele legend i przesądów na ten temat na całym świecie. Na przykład na Islandii, gdy budują drogę i stoi jakiś głaz, to go nie przesuwają, tylko budują objazd. Islandczycy wierzą, że w takich wielkich kamieniach żyją istoty, z którymi lepiej nie zadzierać. Ciekawe, skąd wzięła się taka legenda. Jestem ciekaw Waszych opinii na temat wszystkich przedstawionych spraw w tym odcinku. To wszystkie ciekawe, straszne, dziwne i tajemnicze historie, które przygotowałem tym razem, więc mam nadzieję, że przypadły wam do gustu. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee albo YouTube Thanks. Możecie również udostępnić ten czy inny odcinek na waszych portalach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.